obywatelki i obywatele. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. 13 grudnia 1981 roku komunistyczny reżim PRL-u wprowadził stan wojenny. Nieprawdopodobne nabrało rzeczywistego wymiaru. 31 lat temu czołgi na ulicach polskich miast wywołały w wymęczonym gospodarczym i politycznym kryzysem społeczeństwie prawdziwy szok. Osoby zagrażające totalitarnej władzy trafiły do ośrodków odosobnienia. Polała się krew, zginęli ludzie. 13 grudnia 31 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny wbrew zdecydowanej większości społeczeństwa i dzisiaj historycy to potwierdzają. Nie było żadnej przesłanki ani żadnej konieczności, by ten stan wojenny wprowadzać. Nie groziła nam interwencja sowiecka, więc ten stan wojenny generał Jaruzelski wprowadził po to, by uratować stołki dla siebie i dla swojej czerwonej elity. Włocławek, podobnie jak dziesiątki i setki innych miast, został podporządkowany rygorom wprowadzonym przez stan wojenny. Patrole na ulicach, godzina milicyjna, blokady połączeń telefonicznych i wiele innych obostrzeń sprawiły, że życie w tamtej rzeczywistości stało się jeszcze trudniejsze. Generalnie w naszych zasobach Muzeum Historii Włocławka znajdują się dokumenty różnego rodzaju, przede wszystkim druki ulotne, afisze, plakaty. Są to obiekty, które może nie bezpośrednio dotykają 13 grudnia 81 roku, ale mają swój początek gdzieś w roku 80, a więc dokumentują niejako całą działalność pierwszej Solidarności, a więc są to afisze nawołujące do strajków, pogotowia strajkowego, czy też komentujące bieżącą sytuację polityczną w kraju. Stan wojenny zaskoczył opozycję, ale nie na długo. Strajki, działalność podziemnych mediów czy bierny opór większości społeczeństwa udowodnił, że władza posunęła się zdecydowanie za daleko. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ukonstytuowana tamtej grudniowej nocy, zwana pogardliwie Wroną, symbolizowała zdradę narodową. Ja byłem młodym człowiekiem w tym czasie, ale mieszkam akurat w tej dzielnicy, gdzie przewożono internowanych. Widziałem te samochody krążące od wczesnych godzin rannych w niedzielę. Był wtedy olbrzymi mróz. Myślę, że w tamtym czasie wielu ludziom złamano kręgosłupy, wielu ludzi po prostu przestało wierzyć, że można cokolwiek zmienić. Stan wojenny po roku zawieszono. Całkowicie zniesiono zaś w lipcu 1982 roku. Do dzisiaj nie ustaje dyskusja na temat tego jakże ważnego wydarzenia historycznego w dziejach najnowszych Polski. Czy generał Jaruzelski jest zdrajcą, czy narodowym bohaterem? Jak bardzo realna była groźba interwencji wojsk Układu Warszawskiego z radzieckimi na czele? Argumentów obu stronom nie brakuje. Jedno wiadomo na pewno. O 13 grudnia 1981 roku pamiętać należy. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.